lot nad przedwojenną Warszawą. Lot, który zapiera dech w piersiach. Pierwszy raz pokazujemy te zdjęcia filmu Warszawa 1935. Stolica wielkiego i dumnego kraju, jedno z najszybciej rozwijających się miast w Europie. 20 lat naszej historii w dwudziestoleciu międzywojennym pozwoliło osiągnąć taki poziom, w których dziedzinach nauki i technologii, w którym z powodzeniem konkurowaliśmy, jak i prześcigaliśmy innych po prostu kolegów z Europy. Największe zaskoczenie tego filmu to tak naprawdę obraz całej Warszawy. Z samochodami, nocnymi lokalami, życiem, które wtedy kwitło. Pierwsza taka rekonstrukcja w 3D. Nic dziwnego, że zaraz po rozpoczęciu produkcji zainteresowali się nią nie tylko historycy, niemal z całego świata. Wiele pytań. Kiedy, gdzie, jak i z kim będziecie mogli zrealizować ten projekt i kto wam pomaga i tak dalej, i tak dalej. I wtedy wiedzieliśmy już, że zainteresowanie jest tak duże, że powinniśmy film zaprezentować w kinach. Również dlatego, że technologia produkcji tego filmu pozwala na pokazanie najdrobniejszych szczegółów. 20 minut to będzie efekt 4 lat ciężkiej, niemal zegarmistrzowskiej pracy artystów grafików. Odtwarzali tysiące budynków, setki tysięcy mniejszych detali. To wszystko, co składało się na obraz Warszawy sprzed 77 lat. Po zbudowaniu jednej kamienicy, potem kolejnej składamy to wszystko w kwartały. I te kamienice w ilości 20, 30, 50 zamykają jeden kwartał i te kwartały dopiero potem składamy w całe miasto. Łączymy po kolei na mapie. Wszystko udało się już połączyć w jedną całość. To o tyle trudne, że jedną sekundę tak skomplikowanego filmu komputery muszą przeliczać przez wiele godzin. Ten czas warto było poświęcić, mówią twórcy. To miasto, w tym wypadku Warszawa, akurat było sceną rozlicznych wydarzeń historycznych i to przełomowych i zawsze dawała radę, mimo że miejscami było ciężko. Film będzie przypominał podróż w czasie. Na razie z czasem wciąż ścigają się twórcy. Oficjalna premiera Warszawy 1935 ma być za 3 miesiące. Michał Siegieda, Wiadomości.